Ten słuchacz, to on ma czworo uszu. To jest taki model Fontuna. I ma takie ucho, które nastawione jest na taką informację, co ten mówiący do mnie człowiek ujawnia o sobie samym. Tak? Czyli co on mówi o sobie, znaczy to, w jaki sposób mówi, jak formułuje swoją myśl. Jeżeli ja staję przed drugim człowiekiem i mówię: stary, ty musisz uwierzyć, tak? Stary, w ogóle daj spokój, nie? Ja formułując to zaproszenie do wiary w taki właśnie sposób, coś o sobie mówię. O tym, kim jestem, jak myślę, pokazuję siebie, tak? Czyli jest takie ucho nastawione na to, że ja muszę sprawdzić, kim jest ten, który do mnie mówi, czy on jest wiarygodny. Jak przyjdzie taka pani Dulska: ależ kochanie, co ty robisz? Nie? Gdzieś tam zacznie to ubierać w jakąś pobożną pianę, tak? I tam obrażać, że to przecież tak nie wolno, dziecko, co inni pomyślą i tak dalej. To też jest rozmowa z niewierzącym. Przecież my wszyscy wierzymy, my wszyscy chodzimy do kościoła, no jak możesz to mi zrobić, coś takiego, nie? Nie? To jest ujawnianie siebie. Ja pokazuję jakby kim jestem. Tak? I wtedy albo ktoś zamyka się na słuchanie mnie, albo się otwiera. Tak? I są takie osoby, które są bardzo na to wyczulone. Ale jest takie drugie ucho. To jest ucho nazwane przez Fontuna apelacyjnym. I to ucho mówi: po co on mi to mówi? Czego on ode mnie chce? Do czego chce mnie przekonać? Jakie działania mają wyniknąć z tego, co on mówi? Czy ja w ogóle chcę za tym, co on mówi, do mnie pójść? Ja sprawdzam, jaki on ma apel, że on nie mówi tak tylko sobie, a muzom, jest piękna pogoda i wszystko jest ten, tylko że on czegoś ode mnie chce. Jak my mówimy o wierze i o Panu Bogu, to nie mówimy tak neutralnie. My mówimy z miłością i zależy nam na to, żeby do tej komunii z Bogiem kogoś wciągnąć. Żeby on dzielił z nami tę radość. Więc to nie jest takie neutralne, zrobisz z tym, co chcesz. Nie? Jest rodzaj apelu, chodź ze mną. Pan Jezus mówi do wszystkich, którzy go spotykają, pójdź za mną. Tak? Stań się moim uczniem. Ale jest też taki słuchacz, który ma bardzo wyczulone ucho, tak zwane rzeczowe. Rzeczowe to znaczy takie ucho, które chce konkretu. Jak ktoś tam stanie i będzie opowiadał niewierzącemu: wiesz, Bóg jest miłością, taką miłością bez końca. I tak miłość, miłość, będzie tak kręcił z tą miłością na 50 razy, powtórzy miłość i miłość i nie wiadomo w ogóle, co z tego wynika. Tak? To taki ktoś, kto ma taki rozum gotowy na dowodzenie, na myśli, na treść, będzie powiedział: no nie, no to po prostu taka się ściema. Co to w ogóle, z kim tutaj rozmawiamy? Tak? Że on nie ma nic do powiedzenia. Tak? Jakieś tam swoje emocje tutaj objawia. Ale jest jeszcze to czwarte ucho i też warto wiedzieć, że ten nasz rozmówca ma też takie nastawienie. To jest tak zwane ucho relacyjne. To znaczy takie ucho, które jest wrażliwe na to, kim ja jestem dla niego. Tak? Jaka relacja tutaj zachodzi? Czy to jest taki wielki, grożący kaznodzieja, który mówi: jak nie uwierzysz, to do piekła? Albo słuchaj, pobożny jakiś taki typu: to ja się za ciebie pomodlę. Tak? Z pretensją, z obrażaniem się, z takim jakimś gniewem i w ogóle bez miłości, tak? Z poczuciem wyższości. Ucho relacyjne wyczuje fałsz. Tak? Jakby to są takie rzeczy techniczne, ja się głupio o tym mówić. Ale czasami w tych naszych rozmowach, nawet tych przy stole, właśnie gdzie, dlaczego nam się te rozmowy nie udają i nie potrafimy siebie usłyszeć? No bo często nie jesteśmy wrażliwi dokładnie na te poziomy.